Ja bym poszedł pokopać trochę chyba, chociaż mógłbym też dom powiększyć, żeby... No bo ta skrzynia jest tylko jedna niestety. Partiatik! Life! Prawym opening? No tyle się robi prawym. I lewym to samo. Ale ja tym rzucę przecież chyba, to stracę to, bo on tam... Dobra, zrobię to co wy mówicie. Zrobię coś takiego. Daj mi to. Zrobimy magazyn tutaj. Taki mniejszy, wiadomo, żeby tylko, wiesz. Y, def. A nie, mogę, dobra, gitara, dzięki, dzięki. Dobra, jeszcze jedno weźmy, pchnijmy. Dobra, i wezmę tutaj jakieś te wstawię. Trzy, dobra, zróbmy trzy na razie te kufry. Tu można by schody zamontować. Mata, czemu tak stanęłeś? Dobra, i teraz odkładajmy tu jakieś rzeczy, które się zaczynają gromadzić powoli. Na wszelki wypadek. Na wszelki wypadek. Tym dało się smoka zwanshotować? Tą zieloną kulą? Co ty gadasz w ogóle? Te schody mogę poukładać tam, żeby była już w miarę droga. Tu zostawię te useful rzeczy, które się używa. Nie wiem, na co mi zgniłe mięso. Nie wiem, czy ten w ogóle item był do czegokolwiek potrzebny w tej grze. Iron, ten, tluj. Nie wiem, co to są za te rzeczy. Jakiś bandaż jest. Pyk, pyk. Dobra, jest gituwa. Na razie tak zostawmy. Tutaj kawałek brakuje, ale jest lepiej już ten. Będzie trochę szybciej szło tutaj. Dobra. To nie wiem, ja bym w sumie poszedł teraz do kopalni, pokopał trochę, powydobywał żelazo, żeby zrobić full set żelazny i wtedy bym, wydaje mi się, mógł na hunta iść już. Według was to dobry pomysł? Czekajcie, na jakich tych? Bo jestem teraz na 41. Na jakich korach diamenty wypadało i tak dalej? Niżej jeszcze? Przecież tak naprawdę i tak nie mogę ich używać tak naprawdę. To na jakich żelazo? Na jakich żelazo najczęściej? Na każdym? To tu zostaniemy. Kopiemy tu. Iluj. Tajnym. Co jest w dupa? Tajną moją techniką jak coś. Najbardziej efektywne kopanie Minecraft. Ty, w sumie nie muszę zbierać tego kamienia. Może se leżeć, nie? Ty, plus tego Minecrafta, że wiesz, nie masz ekwipunku zapieprzonego tym gównem. Ale nie, ja nie chcę diamentów szukać, tak nie mogę ich używać. Mam tak niski level, że wiesz. Co za dźwięki w dupę. Ja pierdzielę! Co to w dupę jest?! Ty szmato! Nie, co za oczy! Cię szmato w dupę przegonię! No nie, czemu on mnie goni?! ZABILIŚMY GO! JA PIERDZIELE, DA SIĘ GO ZABIĆ! O BOŻE! JAKIE OSIĄGNIĘCIE!
Chłopie! A jeszcze na poprzednim streamie domek z Dirta! Rozumiesz? A teraz zabiliśmy największego bossa z gry! O mój Boże, dobrze jest, panowie, dobrze jest! O Boże! Sorry, że wydarłem tak ryja, ale no... Chłopie, wiesz jak mnie to przestraszyło? Jakieś gały się nagle zaczęły na mnie rzucać. Ta gra jest przerażająca, no nie jest dla dzieci. Naprawdę, ta gra nie jest dla dzieci. A był napis na czacie, że on tu idzie? Jak się czat włącza, ktoś wie? Ty czekaj, to nie był ten boss, co my go laliśmy wcześniej. To nie był ten boss, co się w ciemności wyskakuje chyba. Tak mi się wydaje. Nie wiem, co to był, jakiś inny chyba. To nie ten boss? A ja pierdzielę, mi się, że do tego bossa zapieprzyliśmy. Kop normalnie. Dobra, luj mnie interesuje jakieś szyby 2-1. To jest najlepsza taktyka. Czy są jakieś inne kill-offy ogólnie? To są wszystkie? O ja pierdzielę, co ma ile jest kill-offów. Umbrium pickaxe. Co to w dupę jest? Ty, ile kill-offów? Jakbyś Feniks widział tego bossa. Serio, był przerażający. To jest gorszy niż Outlast. Bo wiesz, tutaj jak w tą grę grasz, to jakby nie spodziewasz się, że będą takie obrzydlistwa. A w Outlaście, no to wiesz, że będzie, wiesz, jakiś bossik czy coś, który tak będzie wyglądał, że ma straszyć. A tutaj chłop zrobił bossa z dupy, no i nie wiesz, co się dzieje. Wydaje? O, jest! Hello! W końcu. Ale żelaza, no, 8. Ty trochę mało. Elo, zakopuję cię, szmato. Ty, ale wiecie co? Nie wiem, czy nie opłaca się. Kurde, jak się zmieniało poziom. Żeby zobaczyć te jaskinie. Tam było automatycznie, tak? Luj. Czy zrobię? Nie mam skóry, Feniks, na to. Ja mam tylko 3 skóry. O! Nie ma go tu, on jest... A, on jest niżej, jest narysowany ptaszek na nim, że on jest niżej. Dobra, ale jest żelazo za free. Stąd. Ale mogę kopać niżej, Jak będzie, jak będą diamenty, racja, no to mogę najwyżej zostawić na później. Ta, będę kopał niżej. Jesteśmy teraz na 40, a diamenty na ile jest? Do moba? Ale ja będę kopał po prostu, tak wiesz. Przed nami i tak będą jakieś moby zaraz. Kurde, źle ten. O! A! Hello! La la. Jesteśmy na 30. O, już się jaskinie pokazały. Udało mu się chociaż miecz zbudować. Ty chłopie, widzisz, że mam halabardę zapieprzoną w ekwipunku? Co ty w ogóle piszesz na tym czacie? Dobrze, dobrze. Zaraz będziemy mogli defa sobie dodać. I z żelazną zbroję nosić. A! O ja pierdziele, co to? Cię szmato zabije! Czaj, odłożę pochodnie. Ej! Wracaj tu. Wracaj tu, ty szmato. Co to w dupę jest?
Ez! Ty szmatławcu zapieprzony, ez! O Boże Święty, nie wiem co się stało! Co to w dupę było? Tu jakaś jaskinia jest chyba i on stamtąd wyszedł, nie? Masakra w dupę, masakryczne te bossy w tej grze. O kurde, 10 level, czekaj. Defense. Jeszcze jeden level brakuje. Może mi ktoś powiedzieć, co to w dupę jest? Czy to, i czy da się to żelaznym kill-offem? Srebro? Ty, czego ja nie mam? Co to jest to drugie? Magic. Dobra, dodam raz. Ty, magic, żeby... I co to jest? Srebro, magic, żeby... Wiesz, bo na potwory, to jest wiedźmin. Co tam jest? Co tu jest za miejsce w ogóle? Czy to jest jakaś jaskinia? O mój Boże, zesrałem się chyba ze strachu właśnie. Poczekaj, daj mi postawić tutaj pochodnie. Jest żelaza dużo. Ten boss tutaj był, czy on wyszedł z tego, że ja kopałem te węgiel czy coś? Ile kosztuje full set żelazny? Ktoś wie z was? ¥24, tylko jak ja mam 34 już. Ty dobra, to wracamy. Na razie. Dobiję trochę levela na tym. Dobra, idziemy na razie. Kurde, że ten bosik pokonany. Nice. Ale najbardziej mnie przerażył ten, co takie oczy miał. Boże! Był mega straszny bosek na taką dupę gierkę. A jest na nie tych, na nie umarłych zwiększone obrażenia. I te. Armor silverowy. Jaką złą rzecz otworzyłem? Dobra, poczekajcie, zrobimy sobie seta full żelaznego. Ile to trzeba? 21, tak? Dobra. Pyk! 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 Zaczyna się, panowie! Oglądaj. Witamy. Teraz można iść na wieżę żelazną żabą. Nutkę do walki. Słuchaj tego. Jest! Oni mnie leją, jakbym tego nie miał założonego nawet! Czyż to takie bomby dostaje na łeb, że to luj! Używaj tarczy? Ja walczę halabardą! Jakiej tarczy? Ez.
Ja pierdzielę, ile tam mobów jest. Co to w dupę jest?! Jezus! Kurde, czy ja mam halabardę? Nie mam halabardy, oczywiście, zawsze ją tracę. Luj, 9 obrażeń ten. Siekiera i luj. Głowa mnie napieprza fest, ale luj. Ty i ty. Janosik. Nie Tarzan, Janosik. Aluj, umarł sam. Łuk! A nie. To boomer. Dawaj halabardy, szmato. Pytanie, czy ta halabarda gdzieś tu upadła? Jak on? Zablokowałem te gówna. Jak one tu przyszły? Dziura jest w suficie. Ja pierdzielę, dziura jest. Rapier plus tarcza. Zaraz ogarniemy. Ale padaka jest. Ja pierdzielę, mnie tak dymają. Nie wiem, ta żelazna zbroja praktycznie nic nie daje, no. Fal się, koniu, luj. Ja pierdzielę, no chłop mnie wydymał. Liczyłem, że się trochę popali chłopak. Nie no, nowy. Jak? Poszedł se łucznik. Co mnie tam uderzyło? Ale ograny. Teraz próbuj spaść. Szmato. Jezu, mam tylko to i to. A gdzie kujer z reszta? Skąd? Przecież nie mogą się zrespić. Skąd on się tu w dupę wziął? One się tu respią mimo tego. Jaka dziura? Jesteś tu, jest dziura, ja pierdzielę. Ale tą pająk nie mógł przejść chyba. Skąd on się tu wziął?
Jop! Ale skąd ja zablokowałem resp? Ja pierdzielę w dupę, jakie to jest trudne. Jakie trzeba mieć EQ, żeby tam wejść i na hita to zrobić. Oby klata, kurde, buty zostały tylko. Oddaj to. Cię szmato zabije. Dobry ten item. Nie no, dobry item, panowie, bardzo. Łucznik. Leveluj, zaraz, zaraz. Tam coś jeszcze mojego chyba leży. To była tarcza? Tarcza tu jeszcze leżała. Masakra, jak zbroja mało daje w tej grze. Muszę zrobić to, co mówiliście, że te serduszka powiększyć. Dobra, idziemy chyba w obrażenia tym razem. W obrażenia trzeba, panowie, iść. Albo w co? No w co innego? W defa? W defa w dupę? 23 dedy, zaraz, zaraz. Maxuj defa? Cześć, co tu dodaje? A nie, tam na defie była fajna umiejętność w ogóle. Ta. Że nie będą mnie mogli tak bombić. O Boże święty, jaka ciężka walka tam była. Ja pierdzielę, no nie wiem jakie kłód trzeba mieć, żeby to zrobić. Dobra, słuchaj. Nie wiem ile trzeba było do tej. Rapier, ale też chyba nie mogę lepszego. Ale zobaczę tą rapier zaraz. Dobra, 700 tu dodam. Jest tu nadal jakiś mobek. One spadają jakoś chyba z góry. Zobacz ile ich jest na mapie w ogóle. One spadają z góry. Boomerang jest mega OP. Od samej góry budulcem wejść i wieżę eksploruj? No dobry pomysł. Ale to... Kurde, i tak dużo levela tam nabiliśmy, bo atak wszedł z pierwszego levela na... Kurde, nogi połamę. Z pierwszego na siódmy, więc nice. Ale ładnie wyszło, ładnie wyszło. Dobry pomysł z tym, żeby wejść od góry, no. Bo tak to będą ciągle spadać, a tak to od góry byłoby prościej. Tylko łucznicy w tej grze są tak broken, że ja pieprzę. Naprawdę. Kurde, ja mam coś do tego. Tylko się zastanawiam, czy archery daje też do tego. Do bumerangu. Na górze jest boss? Ja pierdzielę, naprawdę na górze tej wieży jest boss? O kurde. Musi być kozacki. Ale nie, no to nie jest na dzisiaj. To raczej nie jest dzisiaj do zrobienia, szczerze. Dzisiaj musimy raczej po prostu skupić się na ekspieniu. Nie, 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 ja nie chcę iść pod jakieś żywiołaki. Ja chcę samemu być totalnym barbarzyńcą. Kumasz, o co chodzi? Walisz halabardą typów na hita. Wchodzisz z dwiema halabardami do wieży czy coś i walisz takie bomby. Albo rapiery wezmę. Rapier, gadaliście, że jest OP. On ma duży atak speed z tego co widzę.
Dziękuję bardzo za suba. Ila? Kamienna jest. 3 obrażenia, 2,5 attack speeda. Halabarda ma 1.2, 2,5 to ci daje ile obrażeń? 6 obrażeń to daje. W DPS-ie, wiesz o co chodzi? Także wydaje się halabarda lepsza mimo wszystko. Tylko, że to można starczą używać, to jest plus. A tak! No to w sumie to plus tarcza, no to wydaje się mega dobre jednak. Jaki to ma attack speed? Albo nie, poczekajcie. Przetestujemy na huncie. Na huncie przetestujemy rapier. To jest plan. I przy okazji trochę się poekspi. Mam tu jeszcze to na wszelki. Zobacz, to jest boss. Taki kamienny ludzik? Fajny. Ma głowę jak pokeball. Dobra, przetestujmy rapier. Siema! No czekaj, te deady pousuwam. A ile z deadów? A to zaraz mi powiedz. Kurde, jak się te deady w dupę usuwam. 24, tak? 23? O której koniec streama, bo chcę spać, a jestem uzależniony od oglądania. No chłopie, ja zacząłem streama 3,5 godziny temu dopiero. Co ja mam? Klata buty, czyli hełmik i spodnie. Pyk, pyk, dobra, odkładamy to. Tu jakieś plastry, loistym. Dobra, potestujmy. Wydaje mi się, że to może być niezłe, bo łucznik może mi... Łucznik może mi heada wypieprzyć? Czy nie? Zombich w ogóle nie widzę. Tam coś lata, widzę na mapce. A nie może. Jak się bro... Co to za gówno? Ty szmato! Naszczałbym na twoje truchło, gdyby nie znikło. Gównie. Kim jesteś? Pokaż się. A no, dobre. O! To ten szatan, co był na pierwszym streamie. Ucieczka. Chyba do spania. Ja. Nie mogę otworzyć drzwi. Drzwi nie mogę otworzyć, bo miałem jakiś item w ręku. Ja nie mogłem drzwi otworzyć. Idę spać. Ja pierdzielę. Dobra, pali się szkielet. Dodatkowe DMG na typu bez armoruma? Cię szmato zabije, demonie. Szmato, i co? Pluję ci na gówno! Śmietniku! Podleć tu. Jakie HP? Dobra, nogę mi urwało prawie. Idziemy. Gdzie ten latacz? Ja pierdzielę w dupę. Mechanahita.
Ty, na hita mnie zajął, tak jak myślałem, chociaż widać, że ogarniam już giereczkę. Mięsem go chyba zabiję, ja pierdzielę w dupę. Ja dostał hita, jak wracał bumerang! Ed! Podejdź tu. Szmato, gin. Najgorszy przeciwnik na koniec. Tam stoi. On jest na hita, ten łucznik. Patrz, to ma akcję. Ja pierdzielę, no nie mogę w dupę, co się dzieje? Znaczy, po co strzelasz? Cię drzewem ogram! Ja. Szmato. Płoń. Mnie dymają te moby w tej grze, że ja pierdzielę. No i gdzie moje itemy? Ja pierdzielę w dupę, no. Daj buty, oddaj, błagam, buty. Też mi przepadły chyba. Tutaj umarłem na... O, są buty, dobra. Plus za, że mam seta całego, bo jest chyba najdroższy. Chciałbym rapier, ale nie widzę, żeby była gdziekolwiek. Widzicie gdzieś rapier? Ja rapier podniosłem wtedy? Ty, to jest to, co mówiliście! Pod lianami jest rapier? Czaj. Tutaj? Poczekajcie. Tu stoję. W którą stronę? Ja pierdzielę. Specjalnie stałem, bo macie delay w dupę i czekam, aż mi napiszecie, a wy piszecie wszyscy jedni prawo, drudzy lewo. Ty ci porypani? Co prawo liany? Te liany? Nie no, muszę sam to znaleźć. Wy macie chyba delay po 3 dni w dupa. Nie patrzę na ten czat. Masz weku. Mam już! To co mi gadacie? Tylko jeden skapnięty się skapnął. Skapnięty. Boże. Dobra, jest git, panowie. A jest! Naprawdę, z 200%, jeżeli typy nie mają armoru. Kiedy w głównej ręce 10% obrażeń więcej. A teraz mam w głównej? Która jest główna? Nie, to jest chyba druga ręka, tarczowa. Tarczowa to jest nie główna, nie? Dobra, dobry hunt był, panowie. 8 level, ez. Pa, pyk. Słyszę skrzek. Słyszę skrzeki z rzeki, 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 słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę skrzek.